Tak więc już od jakiegoś czasu oznaczacie mnie pod pewnym konkretnym kątem na TikToku, który jest prowadzony przez niepokojącą dziewczynę w masce a la manekina, która robi różne dziwne rzeczy i dzisiaj pokrótce się mu przyjrzymy. Ponadto na YouTubie pojawiło się absolutnie najgorsze apology video, jakie mogło się pojawić, przynajmniej według społeczności, gdzie youtuberka pod falą krytyki w odpowiedzi na zarzuty z dużą ignorancją gra na ukulele i śpiewa przez 10 minut, a dodatkowo bonusowo Domino's Pizza dostarczyło pizzę jetpackiem. I to jest tak świetny news, że muszę o tym opowiedzieć. Tak więc, hej, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Jeszcze nim zaczniemy, zostaw suma na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a także kciuka w górę pod tym filmem na lepszy początek tego materiału. Wpadnij także na moje socjale, takie jak Instagram, TikTok, Spotify, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Na Spotify możecie wpaść, zaobserwować, byłoby mi bardzo miło. Tam znajduje się pewna rzecz, która nie jest idealna i ja to dobrze wiem, ale spokojnie, to wszystko jest zaplanowane, to miało tak brzmieć. No, a tymczasem standardowo, nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A pociśniemy sobie na samym początku od bardziej tradycyjnego dla tematyki tego kanału tematu, masło maślane, czyli pewnego niepokojącego konta na TikToku, pod którym oznaczacie mnie od jakiegoś czasu, a wygląda ono tak. Hey, Busty, do you wanna play red light, green light? Alright, close your eyes. Całkiem interesująco. Dobra, tak więc od pewnego czasu, a dokładnie od mojego filmu o niepokojących rzeczach z TikToka, zaczęliście mnie oznaczać pod innymi niepokojącymi rzeczami z TikToka. I generalnie takich wartych uwagi rzeczy jest dość sporo, ale zazwyczaj to są jednostrzałowce, o których można zrobić shorta, a nie cały film. No chyba, że mowa o specyficznych kontach, a pod jednym z nich oznaczyliście mnie kilkukrotnie w ostatnim czasie. Konto nazywa się Call Me Krax i jak w nie mam Krax, to właśnie ta creepy dziewczyna w masce, którą widzimy na filmach. Generalnie konto istnieje na TikToku już od dłuższego czasu, aczkolwiek poważniejsze wyświetlenia tutaj pojawiły się dopiero w ostatnim czasie, kiedy poszło stąd kilka virali. Generalnie trochę ciężko będzie się tutaj dokopać do samego początku działalności tego konta, pod tych filmów jest po prostu masa. Czekaj, chyba się dokopałem. Zatem wygląda na to, że pierwszy filmik tutaj pojawił się 26 września 2022 roku i wyglądał on w ten sposób. Banana. This is a banana that I will now be eating. Eating is what I will be doing to this banana. Tja, nic szczególnego. Takie głupie, creepy coś z TikToka. No i generalnie rzeczy na tym koncie za bardzo się nie zmieniły od tamtego czasu. Cały czas mam tutaj dziewczynę w takiej dziwnej masce, ala przypominającej manekina. Kiedyś nagrywałem o rodzince manekinów z TikToka, myślę, że całkiem spoko film z tego wyszedł. No i generalnie właśnie w ten sposób przedstawiały się pierwsze filmy na tym koncie. Mamy dziewczynę w peruce, w takiej creepy masce manekina, która patrzy się dość niepokojąco w kamerę i mówi tym charakterystycznym, high-pitchowym głosem z TikToka. No generalnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że czasami jest to niepokojące. No i właśnie w ten sposób ciągnęło się to przez pewien czas, aż w końcu konto zyskało większą popularność w ostatnim czasie, kiedy to dziewczyna przeniosła się na strych. Co już samo w sobie jest dość ostre i to właśnie stąd wychodzić zaczęły coraz częstsze virale, które też są bardzo, bardzo proste. Generalnie dziewczyna albo robi coś strasznego, albo przewraca się, robi coś sobie, nie wiem. Przewraca się na deskorolce, po czym przez następne TikToki pojawia się z ręką w jakimś gipsie. W sensie wiem, że to bandaż, ale wiadomo co autorka ma na myśli. Później przewraca się na deskorolce drugi raz i pojawia się w zabandażowanej nodze. Albo chcę pobawić się z tobą w red light, green light, czy tam green light, red light. W sumie to tak jeszcze dodatkowo chcemy się tutaj wtrącić, że wszystko to, co widzimy na tym koncie na TikToku, kojarzymy się z pewną inną, starszą rzeczą z internetu, a dokładnie z filmem I Feel Fantastic i chyba sami widzicie skąd to skojarzenie. No i w sumie tak szczerze sam nie wiem, co jeszcze mógłbym tutaj do tego wszystkiego dodać. Generalnie, jeżeli z tym kontem będzie się jeszcze coś działo poza tym, to będę pierwszą osobą, która was o tym poinformuje i czasem przejdźmy do kolejnego tematu, czyli do najgorszych youtuberskich przeprosin w internecie i gigantycznej dramy, która powstała właśnie wokół przepraszam na ukulele. Tylko, że tym razem jest to nazwane absolutnie najgorszym youtuberskim apology, jakie kiedykolwiek pojawiło się w internecie, przebijając nawet filmik Logana Paula, związanego z pewną wyprawą do pewnego specyficznego lasu, przez którą prawie został skancelowany. Aczkolwiek to, co wydarzyło się ostatnio na zagranicznym YouTubie, to jest zupełnie inny poziom. Jeżeli jeszcze nie jesteście znajomi z sytuacją, to już szybciutko was przez nią przeprowadzę. Tak więc, wiecie, kiedy dany YouTuber coś odwali, bądź wydarzy się wokół niego jakaś afera, bądź gdyby musiał coś wyjaśnić, jest kilka ścieżek względem tego, jak zachować się w takiej sytuacji. Po pierwsze, YouTuber może to totalnie zignorować, co raczej nie jest najlepszym wyjściem zazwyczaj. Może również zrobić dramę i obwiniać każdą inną stronę, tylko nie siebie, albo
jakoś głupio się wytłumaczyć, robiąc z siebie ofiarę czy coś. Ewentualnie może zrobić z siebie nie najmądrzejszego przedstawiciela społeczeństwa, albo nagrać apology video, które najczęściej jest do bólu typowym tego typu filmu youtubera, gdzie ten siada na kanapie w swoim pokoju, w swojej sypialni, dodaje smutną miniaturkę, gdzie siedzi na tej kanapie, albo siedzi w kuchni, ma smutną minę i przez cały film mówi, że jest mu przykro, że nie chciał tego zrobić i tak dalej, albo zrobi jak Travis na przykład. No i sytuacja wygląda tak, że na kanale Collins Vlog pojawił się materiał pod tytułem Pogadajmy, to znaczy Hi, który jest właśnie takim apology video, tylko problem w tym, że zdobył 8 milionów wyświetleń w 5 dni, a sam materiał oraz jego autorko zostali dosłownie zjedzeni przez społeczność w komentarzach i w całym internecie, ale co się stało tak właściwie? Otóż na początek musicie poznać postać Colin. Tak więc Colin Ballinger, znana również jako Miranda, która na YouTubie zebrała miliony subskrybentów i stała się dość popularna. No i można by powiedzieć, że największy czas jej popularności przypada na 2018 rok, kiedy chociażby opublikowała swój najpopularniejszy film w karierze, czyli reagowanie na szalone TikToki, który przedstawia się w ten sposób. Wow! How do you do that? What the freaking hey? I didn't know there was magicians on TikTok. Hey guys, it's me, Miranda. Today I'm so excited for my video because I'm reacting to TikTok. The fog is coming. The fog is coming. The fog is coming. The fog is coming. To do bólu content kierowany do najmłodszych, jak zresztą widać. Gdzie ta zachowywała się w niezwykle dziwny sposób. Nawet jak na youtubera. I dodatkowo, no nie wiem, malowała przez zadnie usta, co jeszcze mogę o tym powiedzieć? No i generalnie wszystko szło pięknie, w bardzo dobrym kierunku, aż do pierwszych wtop wizerunkowych, jakie ta zaliczyła. Zatem wszystko zaczęło się w 2020 roku od grupki, którą Colin dzieliła ze swoimi fanami. I patrząc na jej content, tak jest, to były dzieci. I najgrzeczniej tę sytuację można ugryźć w taki sposób, że wysyłała do nich niezbyt odpowiednie wiadomości. Takie jak, czy jesteś prawiczkiem. Ponadto nowych czatach grupowych podejmowała różne inne seksualne tematy, a dodatkowo w paru innych miejscach, gdzie Ballinger występowała na scenie, brała do siebie dzieci, które także przedstawiała w bardziej seksualny sposób, robiąc naprawdę obleśne rzeczy. No i w 2020 roku wybuchła o tym naprawdę gigantyczna drama, no ale wiecie jak to jest, internet ma w sobie to, że lubi zapominać. W każdym razie już w 2020 roku ta zrobiła apology video na ten temat i generalnie taka wtopa wizerunkowa to był spory cios, ponieważ na tamten moment to była dosłownie jedna z największych supergwiazd na YouTube i to już od wielu lat, ponieważ Ballinger nagrywała... Ballinger nagrywała od 2007 roku i była między innymi znaną osobistością chociażby w Nickelodeon. No i po wielu latach, w 2023 roku, cała ta sprawa została ponownie wywleczona na światło dzienne przez pewien profil na Instagramie. Post został opublikowany przez Impact i wygenerował naprawdę spory zasięg, więc ponownie było głośno o tej aferce. A Colin, zauważywszy to, nagrała 10-minutowe apology video, które nie jest takim apology video, jak sobie myślicie. Ponieważ już na samym początku ta mówi, że jej team powiedział jej, żeby lepiej nic nie mówiła, ale nikt nie zakazał jej śpiewać. Wobec tego ta nagrała 10 minut grania na ukulele i śpiewania o całej aferce, która miała miejsce. I've been sharing my life online for over 15 years. I've poured my heart out to you and because of that I feel like I'm talking to my friends. But in the beginning of my career, I didn't really understand that maybe there should be some boundaries there. There were times in the DMs when I would overshare details of my life, which was really weird to me. I haven't done that for years. No i generalnie najprościej mówiąc, przez te 10 minut dziewczyna mówi, że nie rozumiała granicy relacji twórca-fan i chciała być dla swoich fanów jak przyjaciółka i że już nie robi takich rzeczy od kilku lat. No ale gdyby tego było, mało podeszła w niezwykle lekceważący sposób do co niektórych naprawdę poważnych rzeczy, jakie wydarzyły się w jej przeszłości właśnie związanymi z tymi nieodpowiednimi zachowaniami wobec fanów. Takich jak chociażby to. I zminimalizowało to do żartu z bąkiem. No internet, zauważywszy to, z jednej strony zaakceptował taki stan rzeczy, ale z drugiej, i to ze znacznie większej strony, zaczął cisnąć po niej, a także po tych przeprosinach, uznając je za absolutnie najgorsze przeprosiny youtubera w historii internetu. Szczerze, tragedia. I to totalna. Na YouTubie tak ogólnie znajduje się jeszcze
jeden inny film, gdzie jego autor, gdzie autor w czasie rzeczywistym punktuje wszystkie głupotki, jakie Colin powiedziała w trakcie swojej piosenki na ukulele. No generalnie całkiem spoko się to ogląda, macie tutaj kilka przebitek na to, ale linkacza znajdziecie w opisie tego filmu. W sumie to tyle w tym temacie. Zatem przejdźmy do ostatniego, czyli do gościa z Domino's Pizza, który dostarczył pizzę jetpackiem. I to jest bardzo ważny temat, o którym muszę wam powiedzieć. Naprawdę. Domino's Pizza dostarczyło pizzę jetpackiem. Generalnie niedawno na kanale Domino's Pizza UK pojawił się filmik, który przedstawia zupełnie nową formę dostarczania żywności czegokolwiek za pośrednictwem jetpacka. Dostawca jest ubrany w specjalny kombinezon, taki prototyp pierwszego modelu Ironmana. Następnie odbiera zamówienie i leci jetpackiem, aby je dostarczyć. Szczerze, jest to ostra sytuacja i przed chwilą to zobaczyłem, więc stwierdziłem, że muszę to dodać do filmu, bo nie wytrzymam. Warto jednak dodać, że na ten moment to są tylko i wyłącznie testy i właśnie to wideo też testy przedstawia. Ale szczerze, jest to całkiem ciekawy temat moim zdaniem. No i okej, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie i pamiętajcie o tym Spotify'u. A tymczasem już będę się żegnał. Trzymajcie się do kolejnych filmów i do Zmondar. Siemanko, cześć.